my! W ostatnim meczu 0 z tyłu. Jak to was umocniło jako obronę? Chcielibyśmy, żeby takich meczów było jak najwięcej. Jest ciężko, wiadomo, ale no, obrońców jednak się rozlicza z tych bramek, które się straci. Ostatnio było ich 0, także bardzo się cieszymy i miejmy nadzieję, że będzie jak najwięcej. No, wiemy, że ten mecz w ogóle będzie pod bardzo dużą presją, bo liczymy na to, że będzie dużo kibiców. Mecz o fotel wicelidera, więc presja będzie i mam nadzieję, że zagramy znowu na 0 z tyłu. Najbliższy mecz tak zwany o 6 punktów, o fotel wicelidera. Jak to was motywuje jako drużynę? Bardzo ważny mecz, bo mamy tyle samo punktów co Górnik i gramy u siebie. Musimy zrobić wszystko, żeby wygrać. Na pewno oddamy serce i chcemy zadowolić kibiców, żebyśmy u siebie też punktowali. Ostatnio zdobyliśmy 3 punkty i teraz mówię, gramy z Górnikiem, ciężki mecz, ale mówię, damy z siebie wszystko, żeby te punkty zostały w Szczecinie. Atmosfera jest fajna w drużynie, w szatni. Mamy serię zwycięstw. Oprócz meczu z Legią nie przegraliśmy żadnego w lidze, więc to buduje. Chłopaki cały czas wiedzą, starsi tonują to, bo przechodzili to już wcześniej. My jako młodzi cieszymy się, bo dla nas to też jest jakieś tam doświadczenie. I mam nadzieję, że każdy z nas podchodzi do tego meczu poważnie, skoncentrowany i będzie wszystko w porządku. A teraz pojawia się bardzo realna szansa na to, że zobaczymy Ciebie w pierwszym składzie. Jak to motywuje? No, byłem przygotowany gdzieś na to, że przyjdzie ten czas na mnie i teraz chyba nadszedł ten czas, bo Adam ma 4 kartki. Jestem drugim prawym obrońcą, więc jest bardzo duża szansa na to, żebym wystąpił w tym meczu najbliższym. 3 mocnych obrońców, rywalizacja jest duża. Jak to wygląda z Twojej strony? Jest duża presja, żeby dostać się do składu? Czy presja? Może presja nie, ale fajnie, fajnie, że jest z kim rywalizować i to jest tylko dobre i dla nas, i dla klubu. Cieszę się, że mamy silną obronę i jest o co walczyć o skład.